Słupska prokuratura będzie czekać na pierwszych interesantów już w piątek. Dyżurujący przez kilka godzin prokuratorzy będą służyć profesjonalną poradą. O pomoc może poprosić każda osoba, o ile jest ofiarą przestępstwa. Zapraszamy wszystkie osoby, które są ofiarami przestępstw, do tego, aby zgłaszać się osobiście, ewentualnie telefonicznie do prokuratorów dyżurujących z wnioskami o udzielenie informacji o przysługujących im uprawnieniach w związku z toczącymi się postępowaniami bądź w sytuacji, kiedy takie osoby czują się pokrzywdzone, a postępowanie przygotowawcze nie jest prowadzone, taka osoba również może się do nas zgłosić. Oprócz prokuratury do akcji włączyła się także policja. Funkcjonariusze będą dyżurować przez jeden dzień w piątek 22 lutego, które oficjalnie ogłoszono Dniem Ofiar Przestępstw. Ustanowienie tego dnia jest okazją do monitorowania sytuacji, położenia ofiar przestępstw, jak i również do pogłębienia współpracy organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się wspieraniem ofiar przestępstw. W komisariatach całego powiatu, w tym także w Komendzie Miejskiej Policji przy Alei 3 Maja w Słupsku, policjanci dyżurować będą w godzinach od 7.30 do 22.00. Krócej będą pracować posterunki, w których porady udzielane będą od 7.30 do 15.00. Osoby zainteresowane poradą prokuratorską mogą się po nią zgłaszać od 22 do 29 lutego, oprócz weekendu, w godzinach od 8 do 15.00.